Szanowni Państwo, niezwykle wzruszony, szczęśliwy, podekscytowany. Witam wszystkich bardzo serdecznie na wystawie Beksiński w Pabianicach. Mam to szczęście, że reprezentuję dumnych Pabianiczan. Dumnych i szczęśliwych, że mistrz Beksiński zagościł w naszym mieście. Przez wiele lat, gdy byłem pytany, skąd jestem, zawsze mówiłem z Pabianic i wtedy słyszałem, a wy tam 20 lat temu mieliście dobre koszykarki. Dzisiaj myślę, że wiele osób będzie mówiło, a Pabianice to jest to miasto, w którym była wystawa Beksińskiego. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że będziecie Państwo tutaj spędzać czas, zaprosicie do nas wszystkich swoich znajomych, swoich przyjaciół i będziecie opowiadali legendy, historii o człowieku, który w tym mieście postanowił dokonać tego, co wydawało się niemożliwe. Zorganizować wystawę jednego z największych, najwybitniejszych polskich malarzy, mistrza Zdzisława Beksińskiego. Zaproszę na scenę mojego mistrza, osobę, która nie lubi, jak mówi się o nim zbyt dużo i mówi, że wszystko, co dobre, zostało już o nim powiedziane. Dlatego zapraszam na scenę pana Andrzeja Furmana. Dobry wieczór Państwu. Ja naprawdę nie wiedziałem, co pan Piotr będzie tu dzisiaj mówił. To nic nie było uzgodnione. Cieszę się bardzo, że udało nam się tutaj dzisiaj Państwa zaprosić i zgromadzić tutaj. I to moje wystąpienie będzie poświęcone temu, jak do tej wystawy Zdzisław Beksiński w Pabianicach doszło. Ta historia, proszę Państwa, zaczęła się 35 lat temu, kiedy wspólnie z moją małżonką Grażyną założyliśmy w Pabianicach firmę Aflofa. To było 35 lat temu. 17 lat temu tą firmę żeśmy przekazali do zarządzania naszym dzieciom i wtedy mogliśmy się zająć drugim projektem w ramach firmy Aflofa i zbudowaliśmy w Pabianicach hotel Fabryka Wełny. 12 lat temu założyliśmy Fundację My Kochamy Pabianice. Fundacja My Kochamy Pabianice promuje nasze miasto, stara się, żeby były tutaj wydarzenia kulturalne, wspiera zdolną młodzież, wspiera potrzeby zdrowotne mieszkańców. 10 lat temu byliśmy z żoną w Filharmonii Łódzkiej na koncercie, który był poświęcony Zdzisławowi Beksińskiemu. I na tym koncercie miałem okazję, tam można było zobaczyć 10 prac wypożyczonych z muzeum, Muzeum Historyczne miasta Sanoka. I tam miałem okazję rozmawiać z wtedy dyrektorem tego muzeum, z panem Wiesławem Banachem. I miałem okazję do niego podejść i zadałem mu takie pytanie. Panie dyrektorze, czy istnieje możliwość zorganizowania wystawy malarstwa Zdzisława Beksińskiego w Pabianicach? I powiem Państwu, że pan Zdzisław Beksiński jest trochę niższy ode mnie, ale tak popatrzył z dołu na mnie, no i powiedział może. I po tych 10 latach ten projekt udało mi się zrealizować. Natomiast to było 10 lat temu, a później kolejne wydarzenia, to 4 lata temu żeśmy otworzyli tą galerię Aflofa Art tu w Pabianicach na ulicy Żeromskiego 17. Te 4 lata służyły nam do tego, żeby zbudować renomę tego miejsca. W tym momencie chcę Państwu powiedzieć, że była również taka wystawa w tej naszej galerii poświęcona twórcom pochodzącym z Pabianic. I jak żeśmy tą wystawę organizowali, to się okazało, że jest wielu twórców, którzy znani są nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Alina Szapocznikow z Pabianic, Alfred Lenica z Pabianic, Moritz Lipszyc z Pabianic. Niektórzy z nich są bardziej znani poza Polską, poza Pabianicami. I
trafili do Pabianicy, było moją ideą, żeby tych twórców promować. Natomiast przygoda ze Zdzisławem Beksińskim zaczęła się, no, w moim przypadku i w przypadku mojej żony, od oglądania prac Zdzisława Beksińskiego w Sopocie, w Sopockim Domu Aukcyjnym. Później mieliśmy okazję odwiedzić wystawy w Warszawie, w Sanoku, w Tychach, w Częstochowie, kiedy ona jeszcze tam była, i w Nowej Hucie. I moje wrażenia z wizyt w galeriach, w salach, gdzie były prezentowane obrazy Zdzisława Beksińskiego, było następujące, że wśród wielu obrazów, które widziałem, które były piękne, były też obrazy Zdzisława Beksińskiego, które dla mnie też są piękne. Natomiast kiedy ja wyszedłem z tej wystawy, to przyznam się Państwu, że najdłużej pamiętałem pracę Zdzisława Beksińskiego. I to było powodem, że do tej wystawy doszło. Natomiast doszło dzięki współpracy z aktualnym dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku, panem Jarosławem Serafinem, który jest tutaj. Bardzo się cieszę. Pan dyrektor zaufał i wyraził zgodę. 38 prac jest z tego muzeum. W tym muzeum są również prace z kolekcji prywatnych. Reszta prac to są prace z kolekcji prywatnych. I tutaj żeśmy się posługiwali współpracą z Dessa Unicum w Warszawie, z Sopockim Domem Aukcyjnym oraz z Domem Aukcyjnym Agra Art. Tym wszystkim firmom chcę bardzo serdecznie podziękować. Natomiast, żeby ta wystawa się cieszyła powodzeniem, współpracujemy też z taką agencją, która organizuje przedstawienie muzyczne Beksiński Live. Niedawno było ten koncert muzyczny był w Łodzi. Ostatnio żeśmy byli na koncercie Beksiński Live w Gdańsku i kolejne koncerty odbędą się Kraków, Lublin, Szczecin, Olsztyn. I kolejne ogłosimy niebawem. I powiem Państwu, że to jest niesamowite widowisko. Na każdym takim koncercie jest ponad, w Łodzi było 6, w Gdańsku było 8 tysięcy osób. Sprawia to niesamowite wrażenie. Namiastkę tego mamy tutaj przygotowanych dla gości naszej galerii. Na początku tutaj, w jednym z naszych pomieszczeń. Tym wszystkim, którzy się zdecydowali na wsparcie, chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie podziękować. Natomiast chcę też powiedzieć, że we współpracy z całym naszym zespołem, któremu również dziękuję, na czele tego zespołu stoi pan Piotr Hrabelski. Jeszcze tu przedstawić Państwu naszego kuratora, pana Sebastiana Kularskiego. Nie wiem, gdzie. Tutaj pan Piotr. I powiem Państwu, że Piotr należy do grona młodych twórców. Sebastian. Ty też jesteś artystą. Piotr też jest artystą. Wiadomo, tylko przed sobą. Ale przepraszam, pomyłka. Sebastian należy do grona tych młodych artystów, których wspieramy, których twórczość wspieramy, których twórczość kupujemy, u których zamawiamy utwory w postaci rzeźb, obrazów, których jest bardzo dużo w Pabianicach, w hotelu, w różnych pomieszczeniach, którymi dysponujemy. Co chcę jeszcze powiedzieć, że ta wystawa będzie miała imprezy towarzyszące i ja, jeśli chodzi o te imprezy towarzyszące, może poproszę, żeby szczegółowo to mówił pan Piotr Hrabelski. Będą to imprezy o charakterze koncertów, jak również wpadliśmy na taki szalony pomysł i pozwolę sobie wszystkich Państwa zaprosić, ale jest tutaj szef kuchni, wzorcownia firmowana przez pana Wiesława Bobera. Dzisiaj inaugurujemy kolację ze Zdzisławem Beksińskim. Te kolacje będą powtarzane w każdy weekend. Także
Jeżeli ktoś dzisiaj ma uczucie głodu, zapraszamy. Są jeszcze wolne stanki. Zapraszamy w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Oprócz tego ta wystawa będzie miała swoją kontynuację w naszym Afloparku. Tą wystawę, tam są prace komputerowe Zdzisława Beksińskiego. Będziemy prezentowali od 23 marca. I chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że wśród nas gości pani Anna i Piotr Dmochowscy, osoby, które przez wiele, wiele lat promują twórczość mistrza Zdzisława Beksińskiego. Panie Piotrze, pani Anna, bardzo Państwu dziękuję, że zdecydowaliście się Państwo przyjechać do Polski z Paryża, udostępnić swoje prace i być tu dzisiaj z nami. Cieszę się bardzo. Wszystkich informuję, że pan Piotr jutro dwa razy będzie oprowadzał po wystawie i opowiadał o swoich kontaktach ze Zdzisławem Beksińskim, o swoich ocenach tego malarstwa. Po prostu będziemy mistrza Zdzisława Beksińskiego promowali. Piotr, i teraz może dziękuję Państwu wszystkim za przybycie i prosiłbym również, promujcie tą wystawę. Jak żeśmy tutaj przed chwilą rozmawiali, poprzednia wystawa w Łodzi była w roku 1995, czyli proszę Państwa 30 lat temu. Te wystawy, które są ostatnio organizowane, Gdańsk, Tychy, Wrocław. Tam te wystawy odwiedza kilkadziesiąt tysięcy gości. Panie prezydencie, bo tutaj gości wśród nas prezydent miasta Pabianic, pan Grzegorz Mackiewicz. Tutaj deklarujemy, że do Pabianic w ciągu tych 4 miesięcy przyjedzie nie mniej niż 50 tysięcy ludzi. A jak wiem, Piotr powie, że nie 50, tylko więcej. I niech tak będzie. Piotr, daję Ci głos. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest wspaniałe, jak codziennie słyszy się wyższy plan, jaki ma się wykonać, jeżeli chodzi o frekwencję, ale jestem spokojny, że z Państwa pomocą na pewno nam się to uda zrobić. Szanowni Państwo, chciałbym na scenę zaprosić człowieka, który właściwie nadał dynamikę całemu wydarzeniu. O tym, że będziemy chcieli zrobić wystawę Zdzisława Beksińskiego, usłyszałem od pana Andrzeja już w pierwszym dniu pracy. Wtedy wydawało mi się to mało realne, natomiast nasza wizyta w Sanoku i poznanie dyrektora pana Jarosława Serafina sprawiła, że tego dnia naprawdę uwierzyłem, że jest to realne. Pan dyrektor Jarosław Serafin najpierw oczywiście opowiadał nam o tym, ile miast stara się o tą wystawę, o tym, jak bardzo zabiega o to Warszawa, jak o co zabiegają inne miasta. I my wtedy wiedzieliśmy, że naszą największą siłą jest to, że po prostu mamy ośrodek w środku Polski, w którym naprawdę Beksińskiego nie było od lat. Wtedy ustaliliśmy z panem dyrektorem, że dostaniemy 20 prac. Jak podpisywaliśmy umowę, podpisaliśmy na 30. Po podpisaniu umowy był telefon od pana Andrzeja, 36, a na sam koniec pan Andrzej powiedział, zadzwoń, poproś, że jeszcze 2, bo mnie już nie wypada. Dzięki temu mamy 38. Pan Jarosław nigdy nam nie odmówił. Zapraszam na scenę pana Jarosława Serafina. Witam Państwa serdecznie i dziękuję za takie ciepłe słowa. Nawiasem dodam, że faktycznie, panie Piotrze, pan zasłużył na premię. Czy to się nagrało? Wynegocjowali naprawdę bardzo dużo, ale ja się bardzo cieszę. I może dwa słowa na temat tego, jak rodziła się ta wystawa. Ja naturalnie pana Andrzeja nie znałem. I spotkaliśmy się tak naprawdę nie w Sanoku, ale w Gdańsku. I w Gdańsku pan Andrzej podszedł razem z małżonką i zaproponował, mam galerię, chciałbym zrobić wystawę. No i tak sobie Państwo pomyślcie, co w takiej sytuacji może człowiek pomyśleć. Pomyślałem sobie, no dobrze, trzeba tego pana zniechęcić. Potem, kiedy pan Piotr pojawił się w Sanoku, a ja dalej nie znałem pana Piotra, kontynuowałem to dzieło.
Potem dopiero, kiedy zobaczyłem, że pan Andrzej pokazuje mi swoją kolekcję 20 już prac Beksińskiego, uznałem, że chyba popełniłem małe faux pas. Sprawy potem potoczyły się szybko i ja chciałbym podziękować panie Andrzeju za determinację. Pan Andrzej nosił w sobie to marzenie od dekady o wystawie. Z wielką determinacją realizował to marzenie, ale co dla mnie szalenie ważne, również z subtelnością, z delikatnością. Zawsze pan słuchał naszych uwag, naszych próśb, szanował pan wolę muzeum i również szanował sztukę Beksińskiego. To ma dla nas duże znaczenie. Panie Andrzeju, brawa się należą dla pana. Jest tutaj grono wielu osób zasłużonych. Wspomniano pana Piotra, którego z panią Anią tutaj witamy szczególnie ciepło, ale jest również wiele... Brawa. Również wiele innych osób, które na różnych polach ze wspaniałymi rezultatami promują Beksińskiego. Tworzy się taka sieć. To wszystko wróży znakomicie i ja myślę, że perspektywy na przyszłość dla tej twórczości są wielkie po prostu. I tutaj na koniec taka liczba, bo dzisiaj rano sobie zrobiłem taki mały rachunek sumienia. Licząc ubiegłoroczne tylko wydarzenia, w które maczało palce Muzeum Historyczne w Sanoku, doszedłem do wniosku, że Beksińskiego obejrzało 250 000 ludzi. Zadam takie pytanie. W ciągu 12 miesięcy, czy znacie państwo innego współczesnego artystę polskiego, który generowałby takie emocje, budził takie zainteresowanie i który no, oddziaływałby tak mocno na wyobraźnię masową? Ja nie znam. Także gratuluję tej wystawy. Mam nadzieję, a właściwie jestem przekonany, że ona będzie naszym wspólnym sukcesem i powtórzę za panem Andrzejem. Promujcie państwo, bardzo prosimy wystawę. Promujcie twórczość Beksińskiego i zapraszamy, tu chyba widać, jeżeli można pokazać taki bardzo ładny zamek renesansowy, to jest nasz zamek sanocki. Gorąco zapraszamy, tam mamy około 5000 prac. Warto przyjechać. Tak, 5000, no na wystawie troszkę mniej, ale na pewno będą państwo zadowoleni. Serdecznie jeszcze raz dziękuję, życzę samych mocnych, świetnych wrażeń i oddaję głos panu Piotrowi. Dziękujemy bardzo. Ja przypomnę, że w sobotę pan dyrektor będzie oprowadzał wszystkich gości po wystawie o godzinie 15 i 17. Biletów już nie ma, ale wierzę, że jeszcze namówimy pana dyrektora na kolejny przyjazd. Szanowni państwo, wracając do tej premii, którą właśnie została zadeklarowana, chciałbym się do tego odnieść. Niestety ja popełniłem jeden mały błąd. Pan Andrzej zaproponował, żebym pojechał po obrazy do pana Piotra Dmochowskiego. Gdy otrzymałem tą propozycję, przyznam szczerze, 3 noce nie spałem, czytałem ponownie książki pana Piotra, wracałem do najciekawszych fragmentów, nie mogłem się tego doczekać. Gdy poznałem pana Piotra wraz z panią Anną, bo to według mnie nie można mówić rozerwalnie, bo te państwo Dmochowscy są tymi osobami, które wpłynęły na popularność pana Beksińskiego. Ja wróciłem wtedy do Babianic i powiedziałem, pan Andrzej spytał, Piotr, jak było? A ja powiedziałem, panie Andrzeju, ja mogę dla pana pracować za darmo. A pan Andrzej poklepał mi i powiedział, dobrze, dobrze. Nad poczuciem humoru jeszcze będziemy pracować, natomiast szanowni państwo, doceńmy tę chwilę, ponieważ dla mnie jest to też chwila niesamowita. To, że panu Andrzejowi udało się namówić do współpracy pana Piotra Dmochowskiego, nie było na pewno łatwe. Natomiast to, że dzisiaj państwo Dmochowscy są razem z nami, to jest naprawdę niezwykłe wydarzenie i ta wystawa zyskuje ogromną renomę, że osoby, bez których ta popularność, te 250 000 osób, które dzisiaj deklaruje, że zobaczyło Beksińskiego w 2023 i wszyscy, którzy widzieli wcześniej, nie mieliby tej okazji, gdyby nie rodzina państwa Dmochowskich. Panie Piotrze, zapraszam na scenę. Pan Piotr Dmochowski zawsze każdy mail kończy słowami chwała mistrzu, chwała mistrzu. Proszę, dziękuję serdecznie. Kochani państwo, wcale nie byłem przygotowany do tego, że mam przemawiać, więc żadnej mówki sobie nie przygotowałem. Powiem tylko kilka słów a propos tego, co pan Piotr przed chwilą ewokował. Na temat sławy Beksińskiego. Byliśmy kilka dni temu na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi. Było
15 osób i prowadząca tą, powiedzmy, o zwiedzanie osoba z muzeum, z dyrekcji muzeum. Było 15 osób. No i zaczęła się między mną a nią rozmowa na temat Beksińskiego. Ja mówię, że on jest tak szalenie sławny. Mówi, proszę pana, on jest sławny dlatego, bo jego syn był sławny. No co ja odpowiedziałem, proszę pani, widzi pani, ma pani tutaj 15 osób. Jak jest spektakl z Beksińskim, to jest 8 tysięcy osób. Więc się zemściłem na niej. Sprawiło mi to dużą przyjemność. Więc co do sławy Beksińskiego, to przyczyniło się wielu ludzi. To nie tylko my, myśmy może zaczęli tym, że to było w Paryżu, rozeszła się fama, to był PRL. W Paryżu lansują Beksińskiego. Jest galeria, która się nazywa Galeria Dmochowski, Galeria Muzeum Beksińskiego. Więc myśmy może zaczęli, ale dołożyło się potem do tego szereg dalszych ludzi, którzy to ogromnie wzmocnili. Był świetny film pana Matuszyńskiego, Ostatnia rodzina. Była świetna książka pani Grzebałkowskiej, Beksiński portret podwójny. Były, udało nam się z moją żoną stworzyć wystawę stałą w Krakowie i drugą, mniejszą wystawę w Warszawie. Więc te elementy się nakładały na siebie i spowodowały, że dzisiaj, jak jechałem taksówką i zapytałem taksówkarza, proszę pana, czy pan słyszał o nazwisku Beksińskim? No, oczywiście, to ten mroczny malarz. Więc jego, powiedzmy, sława dotarła pod strzechy. Nie mam więcej do państwa nic więcej do powiedzenia. Jutro, jeżeli będziecie mieli ochotę uczestniczyć, powiedzmy, w rozmowie mojej z fanami Beksińskiego, to zapraszam. Tych rozmów będą dwie. Wtedy będę odpowiadał na pytania, które będą mi konkretnie zadawane. Na razie zaimprowizowałem kilka słów i na tym kończę. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, są wśród nas osoby, które są z nami zawsze. Są osoby, które przychodziły na wystawy, gdy była wystawa Sebastiana Kularskiego, Moniki Kubiaczyk-Cygan, Karoliny Matyaszkowicz. To są artyści, których promujemy tutaj w Pabianicach, bardzo na nich stawiamy, bardzo im dopingujemy. Pan Andrzej Furman zaproponował współpracę kuratora panu Sebastianowi Kularskiemu. Jest to osoba niezwykle znana w naszych kręgach. Jego pracę możecie oglądać między innymi w Afroparku, w hotelu Fabryka Wełny. I oczywiście dzisiaj będzie okazja również z nim porozmawiać na temat samej wystawy. Sebastian będzie oprowadzał również gości naszej wystawy w sobotę o godzinie 13. Jeżeli ktoś z państwa chciałby posłuchać coś więcej o Beksińskim, zapraszamy. Te oprowadzenia będą o godzinie 13 w soboty. W różnych miesiącach będą to różne osoby prowadzały, ale na początek będzie Sebastian. Sebastian nie muszę przedstawiać, ale zaproszę go na scenę, byście mogli państwo również jego powitać brawami. Dziękuję Piotrze za miłe słowa i przedstawienie. Dzień dobry państwu. Witam na tej wyjątkowej wystawie wyjątkowego artysty Zdzisława Beksińskiego. Chciałem powiedzieć dwa słowa o pomyśle na tą wystawę. Wystawa jest pomyślana w sposób chronologiczny po to, żeby pokazać drogę rozwoju artysty. Jego różnorodność twórczą. Pierwsza sala, która otwiera wystawę, prezentuje najwcześniejszy okres twórczości, tak zwany awangardowy. A przechodząc, no jest tam fotografia, rysunki oraz dwie rzeźby. Natomiast większą część wystawy zajmują obrazy, które jest tutaj ponad 70. One są właśnie ustawione w taki sposób, żebyśmy mogli podróżować
w czasie i podróżować w tym rozwoju twórczym. Ja jeszcze wrócę do pierwszej sali, bo sztuka Beksińskiego historycy lubią określać takim stwierdzeniem, że zatacza koło. Czyli od tego awangardowego, takiego odważnego stylu, może mniej zrozumiałego przez duże ilości ludzi, podąża drogą właśnie większej popularności, czegoś, co bardziej no, schwytało za serce większą ilość ludzi. Ale te ostatnie prace pokazują trochę inne spojrzenie, trochę taki powrót do tego myślenia formalnego. I zobaczycie Państwo tam dwie głowy, które są w posiadaniu w kolekcji pana Andrzeja Furmana i one tam się świetnie wpisują w tamtą przestrzeń, przestrzeń tych pierwszych prac. Tamta przestrzeń w ogóle dla mnie jest przestrzenią niezwykłą, ale to już nie będę się też tak rozwodził nad tym. Ostatnie, co chciałbym powiedzieć, to, że szukałem klucza do tak wielkiej popularności mistrza. No i podzielę się tym, co ja znalazłem. Ciekawe, czy to gdzieś będzie korespondować z Państwa przemyśleniami. Myślę, że on porusza w nas tego rodzaju uczucia, które łączą nas wszystkich. Tak w skrócie można to nazwać wspólnotą cierpienia. I z jednej strony to jest bardzo trudne i no trudno się mówi o cierpieniu, prawda? Raczej tam gdzieś unikamy tego, ale myślę, że warto się z tym zmierzyć, z tym lękiem egzystencjalnym, z tym niepokojem, czy wręcz strachem. Zmierzyć się w tym i może to jest też droga do współczucia, droga do empatii, droga do nas nawzajem, do siebie, jako ludzi. To chyba już tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na zakończenie pozwolę sobie jeszcze tylko przedstawić kilka informacji dotyczących wydarzeń, które czekają nas w najbliższym czasie. W dniu jutrzejszym, tak jak już wspomniałem, godzina 12 i godzina 16, spotkanie z panem Piotrem Dmuchowskim i małżonką, panią Anną. Myślę, że będzie okazja, żeby zadać pytania. Jeżeli państwo będziecie chcieli, na pewno pan Piotr to zrobi, odpowie na te pytania, podpisze książki, będzie możliwość dedykacji, uzyskania. Zapraszamy jutro 12-16. W niedzielę o godzinie 16 zapraszamy do sali koncertowej Pawelana. Jak Państwo już pewnie wiecie, koncert Michała Urbaniaka, któryśmy zapowiadali, niestety z powodów zdrowotnych artysty nie odbędzie się, ale zaprosiliśmy dla Państwa jedynego zdobywcę Grammy w kategorii muzyka jazzowa, jedyny polski zdobywca Grammy, Włodek Pawlik Kwartet wraz z synem jeszcze, to będzie niesamowity wieczór jazzowy. Zaproście Państwo swoich znajomych, jeżeli byliby zainteresowani. Uczestnicy koncertu otrzymają również wejściówki na wystawę Beksiński w Pabianicach. No i wreszcie 23 marzec. Zapraszamy na wystawę Beksińskiego, jakiej jeszcze chyba nigdzie nie było. To będzie wystawa grafik w ogrodach Afloparku. Specjalnie przygotowana aranżacja, grafiki, które umieszczone są w specjalnych kompozycjach roślin. Ogród wygląda już zjawiskowo, przepięknie widać wiosnę. 23 marca, godzina 15. Zapraszamy na wernisaż. To będzie na pewno niezwykłe wydarzenie. Chciałbym również Państwa zaprosić na spektakl teatralny Beksińscy Rodzina w wykonaniu Teatru z Bydgoszczy. Spektakl ten odbędzie się również w Pawelanie. Jest to sztuka, która jest adaptacją książki Magdy Grzebałkowskiej, książki fenomenalnej.
przedstawienie będzie premierą tutaj w naszym regionie, nigdy nie było wystawiane, więc mam nadzieję, że Państwo również się na ten spektakl wybierzecie. Spektakle będą 29 i 30 kwietnia. O następnych wydarzeniach, które też jesteśmy już w trakcie załatwiania, będziemy Państwa informować na bieżąco. Dzisiaj zachęcam Państwa do wzięcia udziału w spektaklu VR. Państwo jesteście naszymi gośćmi. Warto zobaczyć ten świat w troszkę innym wymiarze, trójwymiarze. Chcemy tą wystawą zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w sztuce. Takąśmy sobie misję postawili, dlatego zorganizowaliśmy specjalną ofertę dla szkół. Kinotomi we współpracy z nami emituje dla młodzieży film Beksiński, Ostatnia rodzina. I młodzież ma również tutaj przyjść i być tym zainteresowany. Dlatego VR jest skierowany dla nich, ale gwarantuję Państwu, warto te 7 minut poświęcić, bo jest to zupełnie inny wymiar. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, zapraszam wszystkich do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach Beksińskich w Pabianicach, a my zrobimy wszystko, by ta wystawa została w Państwa pamięci jak najdłużej. Wszystkiego dobrego i przepraszam. Bardzo ważny element, bym zapomniał. Szanowni Państwo, specjalnie na tę wystawę postanowiliśmy, żeby towarzyszyła Państwu muzyka, która będzie pasowała do tego wnętrza, do tego klimatu, do tych obrazów. Gdy Pan Andrzej postawił przede mną takie zadanie, przyznam się szczerze, że trochę struchlałem, bo słuchamy troszkę innej muzyki i bałem się, że cokolwiek nie zaproponuję, może być zanegowane. Natomiast widzieliśmy, że musi być to artysta niezwykły. Tak się składa, że w Pabianicach mamy takiego artystę, nazywa się Michał Makulski. Poprosiłem pana Michała o to, by spróbował skomponować coś specjalnie na cześć tej wystawy. I tym samym pan Michał, który jest dzisiaj z nami obecny, bardzo proszę nagrodzić go brawami. Na razie ta muzyka była bardzo wyciszona, bo nie chcieliśmy Państwu przeszkadzać w licznych rozmowach. Natomiast za chwilę postaram się troszkę ją udostępnić Państwu bliżej, byście Państwo poczuli ten klimat, który Michał tutaj dla nas skomponował. Muzyka jest skomponowana specjalnie pod tą wystawę, ale ja gwarantuję Państwu, że jeszcze Michała będziemy mieli okazję usłyszeć również na żywo. Michał, bardzo dziękuję. Pan Andrzej Furman, gdy to usłyszał, powiedział, to jest super. Mnie rzadko tak mówi. Ja powiedziałem petarda. Powiedział petarda, to trzeba przyznać, więc... A już petarda do mnie nigdy nie mówi. Proszę Państwa, ja bym jeszcze proponował, żeby nie tylko zapamiętać Michał, podaj jeszcze nazwisko. Michał Makulski, Pabianice. To już naprawdę wszystko. Cieszcie się tą wystawą, bądźmy z niej dumni i zapraszajmy na nią wszystkich mieszkańców regionu i całej Polski. Dobrego wieczoru.